Dzień dobry. Co ja Państwu mogę w Wielką Niedzielę, oprócz świątecznych życzeń, które pewnie złożymy na koniec, powiedzieć? No, wstać nie było łatwo, bo zmiana dzisiaj czasu w nocy, ale wszyscy są w komplecie, wypoczęci. Tutaj świeżutki redaktor Wojciech Kowalczyk, witam serdecznie. Jestem wypoczęci, to mów za siebie. Dzień dobry. Okej, ale jest z nami uśmiechnięty Tomasz Kłos, dobry, witam serdecznie. I Marcin Rzewłakow. Myślę, że z wszystkich opadły te emocje związane z występami reprezentacji. Dzisiaj nie chciałbym, żeby ta loża została zdominowana przez to, co działo się w Cardiff, bo myślę, że już ten temat przewałkowaliśmy, omówiliśmy, też rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Na pewno będziemy sobie rozmawiać o reprezentacji Polski w każdym tygodniu. W tej chwili trwa burza mózgów. Być może powstanie jeszcze jeden format podporządkowany pod to, co Państwo widzicie w górnym rogu. Tak, tak, to prawda. 75 dni i zaczynamy zabawę, dokładnie 14 czerwca. Mecz otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkocją i pierwsze spotkanie biało-czerwonych już 16 czerwca w Hamburgu, gdzie naszym rywalem będzie reprezentacja Holandii. Dzisiaj na pewno o piątej żółtej kartce Roberta Lewandowskiego. Będzie o niesamowitym Bayerze Leverkusen. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w klasikerze. Już tam słyszę, że ładuje baterię w swoim telefonie Artur Wichniarek, z którym się połączymy. Będą wątki reprezentacyjne. Będą występy Polaków za granicą i myślę, że też poświęcimy trochę jednak miejsca Jagiellonii Białystok, która po prostu się bawi w piłkę w polskiej lidze. Naszym gościem dzisiaj będzie dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok Łukasz Masłowski. Natomiast panowie, zaczynam od tego kalendarza Mistrzostw Europy i tych 75 dni, bo tak się wydawało, że to jest daleko, 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 a wcale tak, panie Marcinie, daleko nie jest. No, niby nie jest, ale ja jeszcze tam na razie odkładam euro i myśli o tym na bok. No jest Ekstraklasa, jest Liga Mistrzów, pewnie tym będziemy się emocjonować w pierwszej kolejności. Mateusz, ja dostałem to, co chciałem. I powiem szczerze, ja nie mam oczekiwań takich, że teraz będę czekał na punkty w grupie. Ja mam wrażenie, że my jedziemy na bal, na którym czekają trzy piękne damy. Francja, Holandia i Austria i trzeba się w tańcu... Tak po sobocie? Trzeba się w tańcu z każdą z dam utrzymać. I wierzę, że się w tańcu utrzymamy. Jeśli się nie uda z Holandią, spróbujemy z Austrią. Jeśli się nie uda z Austrią, spróbujemy z Francją. Dla mnie to jest taki etap, w którym ta reprezentacja ma się uczyć, ma czerpać od najlepszych. Więc ja nie mam oczekiwań co do liczby punktów, czy jakiegoś progu bólu. Tomek, to tak pozostając w tej, powiedziałbym, retoryce Marcina Rzewłakowa, takiej bardzo kwiecistej i metaforycznej, no to jak ci się wydaje, która z tych dam, bo tutaj Marcin nazwał tych naszych trzech rywali trzema damami, która z tych dam będzie, powiedziałbym, najtrudniejsza dla polskiego adoratora i najtrudniejsza do wyrwania podczas tego turnieju? Ja myślę, że tutaj nie ma co mówić. No, Holandia, Francja to są te dwie panie damy, które tak naprawdę pokażą i miejmy nadzieję nie obnażą naszych walorów, atutów i naszej gry. No, Austriacy zdecydowanie z tej trójki najsłabsi, ale niekoniecznie najsłabsi w konfrontacji z Polakami. Każdy będzie chciał tam punkty zdobywać, każdy będzie chciał wygrywać. My nie mamy co absolutnie kalkulować, tylko jechać, próbować grać swoje, co pokaże, wiadomo, boisko i tak wszystko weryfikuje. Możemy mówić 75 dni, możemy godzinami o tym mówić. Tak naprawdę przychodzi w piątej minucie gong, przykładowo stracona bramka i wszystko się odmienia w drugą stronę. Ja wam powiem, że ja tutaj pójdę w kontrze do Tomasza Kłosa, jeśli chodzi o atrakcyjność tych naszych rywali, bo troszkę mam wrażenie, że my o Holandii w kontekście Austrii myślimy stereotypowo. Patrzymy dzisiaj na Austrię trenera Ralfa Rangnicka, patrzymy też na skład linii pomocy. Widzimy, kto tam gra. Od Leimera przez Schlagera, Zabicera, Baumgartnera, Schmida, Zejwalda, jeszcze kilku innych zawodników. Dzisiaj bardzo ciekawie też wygląda rywalizacja z przodu, gdzie no wcale nie jestem przekonany, czy Arnautowicz będzie pierwszym wyborem selekcjonera Rangnicka, czy też Gregoricz, który, uwaga,
W jego kadencji, jeśli dobrze liczę, w 11 spotkaniach strzelił 8 bramek. Wczoraj przyjechał do klubu, znowu gol strzelony w swoim zespole klubowym. Także widać, że to jest napastnik dzisiaj w kapitalnej formie. Linię defensywną trzyma Danso. No i wcale tutaj nie wydaje mi się, żeby Austria miała być łatwiejszym rywalem dla reprezentacji Polski niż Holandia. Zacznę od tego, że dobrze, że można tu pokazać 75 dni do Euro i to nie ze względu na to, że zobaczymy mecz Walia-Holandia, Walia-Austria czy Walia-Francja. Tylko dlatego, że my jedziemy, to od tego trzeba zacząć, bo pewnie nie byłoby takiej napinki, no bo byśmy powiedzieli, nie no obejrzymy, no ale bez Polaków. Byśmy dzisiaj się zajmowali w tym programie, gdyby nie było awansu. Pewnie już ze dwoma aferkami i tak dalej, co by tam nie wypłynęło. Bo i tak? Też byłoby ciekawie. No to ja wiem, ale to taki dzień troszeczkę inny. Wiesz, ja... tam nie ma słabych rywali. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj mieli porozmawiać na przykład o takiej grupie Austria, Holandia, Francja i Walia, to byśmy pewnie wszyscy w Polsce powiedzieli, nie, no Walijczycy bez punktu. Outsider. No tak. I to niech będzie za taką odpowiedź. Dlaczego my mamy tam zdobyć jakiś punkt? Może jakimś fartem jeden? Bo tak naprawdę zdajemy sobie sprawę. No, ten awans, to nie jest tak, że my za chwileczkę zaczniemy grać w piłkę i na tle takich drużyn. Wystarczy popatrzeć jak po reprezentacji, tak? Ty wspomniałeś, Austriacy tam strzelają bramki, grają. U nas Janek Bednarek pojechał i popatrzył sobie z ławki rezerwowych, jak wygląda mecz w Championship. No, ale to podobno był jakiś tam mikrouraz Jana Bednarka. No, skoro znalazł się w kadrze meczowej, no to też uznaje, że trener klubowy po prostu traktował Jana Bednarka jako piłkarza zdrowego, gotowego do rywalizacji. No, pojechali walić. Tyle, że przemęczonego, bo grali w piątek. Ja tak spojrzałem tylko na Leeds. No, spojrzałem na Leeds i ich konfrontacja ligowa. Ampadu 90 wybiegał, Rowdon trzymał tam defensywę Leeds United w tym spotkaniu, także grając w pełnym wymiarze czasowym. Zobaczmy może, jak wygląda też regulamin tego turnieju, bo to może być istotne. Może się okazać, że jednak no tutaj my pobijemy się o wyjście z grupy. 6 grup czterozespołowych. Do fazy pucharowej awansuje 16 zespołów. 2 pierwsze jakby z klucza z każdej grupy, czyli 6 razy 2 daje nam 12. I 4 drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Potem już tutaj zrobiliśmy taką mini tabelkę, czyli liczba zdobytych punktów, bilans bramkowy, różnica bramek zdobytych do straconych, większa liczba bramek zdobytych, większa liczba wygranych spotkań, klasyfikacja fair play, a także pozycja w rankingu. No te 2 ostatnie tutaj pozycje to są już takie dla nas dosyć abstrakcyjne, dosyć absurdalne, bo myślę, że nikt nie będzie kalkulował wychodząc na mecze, żeby nie łapać kartek, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast no 4 trzecie miejsca, myślmy, mówmy realnie, z 6 grup, czy to jest w zasięgu? No ja utrzymuję swoją linię. Czyli ty niczego nie oczekujesz po tym Euro? Wiesz co, ja jadę, cieszę się, że będę obserwował biało-czerwonych na tej imprezie. Ja się strasznie nam spadają te oczekiwania, wiesz? Mi spadają. Co roku spadają nam oczekiwania, no, co turniej spadają nam oczekiwania. Mateusz, my kiedy żeśmy się kwalifikowali na duże turnieje, to mam wrażenie, że robiliśmy to bardziej okazale. Dla mnie ten awans, on był wywalczony w taki bardzo wiarygodny sposób odpowiedzi do naszego poziomu. To nie było oszukane, tam nie było łutu szczęścia, który nam sprzyjał. Mam wrażenie, że my żeśmy to trochę wymęczyli, wywalczyli, wyszarpali. I ja zastanawiam się, czy nas więcej nas stać. I my graliśmy z Walią. Jedziemy do Austrii. Tu się z tobą zgadzam, że jeśli popatrzymy na zespołowość Austriaków, to ja ich cenię bardziej dzisiaj niż Holendrów. Słuchajcie, Holendrzy są dla mnie bardziej indywidualnościami, natomiast przy tworzeniu zespołu na boisku Austria to są małe Niemcy. Słuchajcie, no Nie wiem, ja tylko dodam, że z moich prognoz wynika, że z jednym punktem to nawet z trzeciego miejsca nie wyjdziesz. A z jednym punktem, no ale wiesz, no są być może tacy, którzy uważają, że wygramy jedno spotkanie. Ja tylko chcę zaznaczyć, jak nam spadają te oczekiwania. Bo 2-16 byliśmy źli, że przegrywamy 11 z Portugalią, bo już niektórzy Polaków widzieli w finale, widząc jak ranna jest Walia. 2-18 turniej, w którym graliśmy w ostatnim meczu niskim pressingiem z Japonią. Zdobyliśmy jednak te 3 punkty na Mistrzostwach Świata. No i powiedziałbym, że była ogólnonarodowa smuta.
Potem jedziemy na Mistrzostwa Europy. Gramy dobry mecz z Hiszpanią w Sewilli, zremisowany. Jest bardzo ciekawe spotkanie do oglądania, ofensywne ze Szwecją. Ostatecznie przegrane, wracamy do domu. Wychodzimy z grupy na Mistrzostwach Świata w Katarze. Koncentrujemy się na premiach i na stylu, a dzisiaj nawet nie ma oczekiwań, żeby cokolwiek wskórać, tylko po prostu, żeby pojechać na turniej. Ja pamiętam Mundial 86, tam też wyszliśmy z grupy. I pamiętasz, co było 16 lat, przez następne 16 lat. Więc wiesz co, no tak, ja bym tam nie, słuchaj, nie ma po czym wnosić. Dla mnie nie ma po czym wnosić. Ja nie wierzę, że przez 2 miesiące czy 2,5 miesiąca my jesteśmy w stanie odmienić dwoma meczami towarzyskimi naszą reprezentację po tym, co widzieliśmy w ostatnich eliminacjach. Słuchajcie, no ale jest na pewno po czym wnosić, że jest jedna drużyna w Polsce grająca po prostu fenomenalny, ofensywny futbol. To jest lider ligowej tabeli Jagiellonia Białystok z trenerem Siemieńcem na ławce rezerwowych. Natomiast no, zawsze gdzieś musi być człowiek, który tym wszystkim zarządza w pionie sportowym. Jest takim architektem tego, co oglądamy na boisku. Dyrektor sportowy Jagiellonii, Łukasz Masłowski, witamy serdecznie. Dzień dobry panowie, witam. Przed śniadaniem czy po śniadaniu? Już po śniadaniu i szukałem takiego miejsca, żeby nie było słychać, jak tam żona szykuje świąteczny obiad, więc żebyśmy mogli chociaż chwilę w spokoju porozmawiać. Łukasz, powiedz tak, no bo ty słyniesz z tego, że masz oko do piłkarzy. Zawsze to miałeś. Myślę, że analitycznie spoglądałeś na futbol wtedy, kiedy jeszcze byłeś zawodnikiem, bo zdarzało nam się rozmawiać o piłce. Czy ty spodziewałeś się aż takiego efektu w tym sezonie Jagiellonii Białystok? Nie, oczywiście. Nie spodziewałem się, że będziemy na tym etapie, którym dzisiaj jesteśmy, na pierwszym miejscu w tabeli, w półfinale Pucharu Polski. Jeszcze do tego trzeci obszar. Jesteśmy na trzecim miejscu w PJS-ie, co dla nas jest również ważne i istotne. Więc oczywiście liczyłem na to, że to będzie nowy zespół, będzie nowa Jagiellonia, ale że będziemy aż tak dobrze wyglądać, no to chyba bym skłamał, jeśli bym powiedział, że liczyłem, że będzie tak dobrze. A z twoim okiem, z czego wynika aż takie zrozumienie, aż tak pozytywna chemia między trenerem a zawodnikami? No pewnie sporo czynników ma na to wpływ. No oczywiście wiadomo, że pryzmat takiego autorytetu łatwiej się buduje, jak to od samego początku dobrze zafunkcjonowało i te wyniki sportowe były pozytywne, więc z automatu to napędzało i myślę, że od samego początku zespół przede wszystkim uwierzył w to, jak ta drużyna ma grać, jaki ma mieć styl, jaki ma preferować piłką. Ja zawsze jestem zwolennikiem i bez względu na to, jakiego trenera pod kątem różnych klubów dobierałem, to zawsze chciałem, żeby to był trener proofensywny, który żeby próbował grać ofensywnie w piłkę, żeby ta drużyna była widowiskowa i sprawiała jak największą radość dla kibiców. Wiadomo, są różne sposoby na wygrywanie. Tak już wielokrotnie wy panowie też w studiu mówiliście, że Mourinho wygrywał Ligę Mistrzów również w sposób defensywny i różne są sposoby. Mnie osobiście bliższe sercu jest ta gra ofensywna i tutaj Adrian zdecydowanie jest też takim trenerem, który w to się mocno wpisuje. Ma odpowiednie narzędzia i te kompetencje miękkie i oczywiście te narzędzia takie czysto treningowe. Zespół w to uwierzył. Adrian jest na pewno osobą, która jest uczciwa wobec każdego piłkarzy. Jest prawdziwa i myślę, że to jest też bardzo ważne. No ale najważniejsze oczywiście są te kompetencje, a uważam, że tutaj absolutnie tych kompetencji nie brakuje. Jest młodym trenerem, musi się pewnie jeszcze wiele rzeczy uczyć, tak jak każdy z nas, to jest normalne, ale na dzisiaj naprawdę myślę, że to wszystko się spina. No oczywiście, no, wynik sportowy w tym wszystkim pomaga. No mieliśmy taką informację tutaj na pasku dotyczącą skuteczności Jagiellonii, bo przecież były fajne występy polskich zespołów w europejskich pucharach. Natomiast gdzieś w świadomości kibica chyba no cały czas została ta Wisła Kraków, Henryka Kasperczaka, która potrafiła grać ofensywnie. Tutaj widzieliśmy, Jagiellonia jest pierwszą drużyną od sezonu 2004-2005, która przekroczyła 60 goli zdobytych. No Podlasie zawsze było uśmiechnięte, zawsze, powiedziałbym, potrafiło być gościnne, zawsze miało taką fajną, wesołą twarz. Natomiast to jest dzisiaj też wesoła twarz podlaskiego futbolu. No chce się przychodzić na Jagiellonię. To jest rozrywka.
Tak, i bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze oczywiście jak to jest poparte punktami, więc tym bardziej jest ogromna satysfakcja. Ale co do strzelonych bramek, to też nie ma w tym przypadku. Ja od samego początku mówiłem, że chciałbym, żeby ta ilość bramek rozkładała się na kilku piłkarzy i ten sposób gry ma też być tak przygotowany. I to było jeszcze w wcześniejszym sezonie, że mieliśmy sporo tych bramek rozłożonych na kilku piłkarzy. Tak samo jest w tym sezonie. Nie jestem zwolennikiem, żeby być uzależnionym od jednego napastnika. No dzisiaj, wiadomo, nasza konstrukcja kadry też jest spowodowana, znaczy jest uzależniona też od finansów i nie stać nas na to, żeby mieć trzy równorzędne dziewiątki, bo to jest niestety dzisiaj niemożliwe. Dlatego tym bardziej ta gra, ten sposób gry musi być tak rozłożony. No ale oczywiście do tego są też potrzebne też umiejętności, żeby każdy z tych pozycji, nie wiem, czy skrzydłowy, czy środkowy pomocnik, czy dziesiątka, a nawet środkowi obrońcy czasami w trudnych momentach potrafili tą bramkę strzelić. A powiedz mi, ja nie chcę pytać o najlepszy transfer, bo pewnie tutaj nie odpowiesz z racji szacunku do wszystkich swoich ruchów transferowych w tych ostatnich miesiącach, ale z twojego punktu widzenia w kontekście tego, jak gra Jagiellonia Białystok, jaką ma strukturę gry, strukturę funkcjonowania na boisku, który transfer uważasz za najważniejszy? Że on miał jakby bezpośrednie przełożenie na taki, a nie inny obraz drużyny? Tak, trudno jednoznacznie wskazać, który, ale na pewno Nene jest takim piłkarzem, który potrafi złapać ten balans pomiędzy ofensywą a defensywą. I dzisiaj myślę, że Nene jest na pewno piłkarzem, którego nie to, że bardziej cenię od innych, bo tak nie jest, ale myślę, że jest takim piłkarzem, który dla tego zespołu potrafi sporo wnieść, bo potrafi strzelić bramkę z gry i potrafi strzelić bramkę ze stałego fragmentu, potrafi dać takie podanie, które dzisiaj trzeba mieć to coś, żeby takie czasami zagranie wymyśleć. No i oczywiście Adrian Diges, tak? No myślę, że dzisiaj Jagielloni w ostatnim czasie brakowało takiego środkowego obrońcy, który no czuje się świetnie z piłką, tak? Czuje się świetnie z piłką i on po prostu kocha grać w piłkę. On czasami na treningach, jeżeli nie ma gry, jest trening taktyczny albo jakiś trening motoryczny, no to widzimy, że aż kipi czasami ze złości, że to nie jest jego ulubiona forma treningu. On kocha grać w piłkę i myślę, że widać to nawet jak się jest środkowym obrońcą, to można zobaczyć, że można być dobrym, kreatywnym środkowym obrońcą. To myślę, że teraz trzeba zaapelować do dyrektorów sportowych polskich klubów, żeby szukali zawodników Nana i Nunu, bo zobacz, w Koronie najważniejszy Nono, który wypadł, a tutaj Nene, także coś w tym jest. Słuchaj, ale powiedziałeś o tej strukturze ofensywnej, że robisz drużyny ofensywne, że pod tym kątem zatrudniasz piłkarzy. Tutaj muszę wrzucić jakiś taki kamyczek, mimo że święta. To znaczy, że nie do końca podoba ci się gra reprezentacji Polski? Nie, oczywiście, bardzo się cieszę i chciałbym też, korzystając z okazji, pogratulować, bo uważam, że dla nas, dla polskiej piłki, dla w ogóle dla kibiców, ten awans na Euro to było chyba najlepsze, co w ostatnim czasie mogło się wydarzyć i bardzo się cieszę, że jedziemy na Euro. Słuchałem was, zanim się połączyliśmy, uważam również tak jak wy, że to będzie bardzo trudna grupa, trudne wyzwanie. No ale jedziemy tam i uważam, że w kontekście naszej piłki jest to bardzo ważne i kibicuję i wiem, że ta kadra też jest w przebudowie. Uważam, może to jest takie jeszcze nienamacalne, ale czuję to, jak bardzo umiejętnie trener Probierz trochę zmienia tą pokoleniową kadrę i są nowi ludzie. Myślę, że też potrzebuje trochę czasu. Oczywiście te ostatnie mecze nie napawały optymizmem, ale ten mecz z Walią, ja czułem coś tam pozytywnego, że coś się rodzi i chyba sam Robert Lewandowski ma w szatni też takie słowa użył, że on poczuł, że ta drużyna może coś więcej. No to jeszcze mam tutaj jakby dwie kwestie do rozstrzygnięcia, o które chcę zapytać. Bo mówiąc gdzieś o tych piłkarzach ofensywnych, którzy pasują jakby do twojej myśli o piłce, też jakby do DNA trenera, bo myślę, że to jest wszystko gdzieś tutaj kompatybilne i jest tym wszystkim synergia. Zawsze Białystok kojarzył się ze świetnymi, młodymi, utalentowanymi piłkarzami, którzy błyskawicznie wchodzili do piłki seniorskiej. Dzisiaj spoglądając na Jagiellonię, chociażby z wczorajszego meczu, to jednak mamy co? Mamy Wdowik, mamy Marczuk, mamy Romanczuk, mamy Skrzypczak.
jest kilku Polaków na ławce rezerwowych. Czy ty w następnych oknach transferowych będziesz dążył do tego, żeby Jagiellonia stawała się, no brzydko powiem, bardziej polska? Chodzi mi jakby tylko o zmianę jakby procentową. Czy to kompletnie nie ma znaczenia? Nie, ma znaczenie. Oczywiście dla mnie priorytetem są zawsze Polacy, tylko no, nie jest łatwo dzisiaj o dobrego Polaka w momencie, kiedy on jest tak zwany wolny na rynku, tak? Dzisiaj wszyscy ci młodzi piłkarze albo bardzo ciekawi piłkarze są w swoich klubach zabezpieczeni kontraktowo i nie jest łatwo czasami takiego piłkarza jak Dominik Marczuk, gdzie wygasał ten kontrakt, ściągnąć do Jagiellonii. Mamy dzisiaj gdzieś tam w kadrze pierwszego zespołu bardzo dużo ciekawych młodych chłopaków utalentowanych, tak, którzy gdzieś tam już pukają, czy Lewicki, czy Abramowicz, który broni w Pucharze Polski. Na mojej short liście na najbliższe okno transferowe, tak, znalazło się oczywiście 4-5 Polaków. Czy uda mi się ich pozyskać? Tego też do końca dzisiaj nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, ale... Prześlesz nam te short listy? Proszę? Prześlesz nam short listy? Pogramy. Chciałbym, ale czasami niestety no, prościej jest ściągnąć piłkarza z zagranicy niż ciekawego Polaka, ale ja absolutnie podkreślę to i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dla mnie Polacy są priorytetem i chciałbym, żeby ta Jagiellonia była jak najbardziej polska, tylko no, nie zawsze się to udaje. Słuchaj, Łukasz, to jeszcze na koniec powiedz nam, no już konkretnie, idziecie na mistrza i na kwalifikacje Champions League? Zaczęliśmy w to wierzyć, że to jest możliwe, tak? I dzisiaj chyba idziemy w tym samym kierunku, co od samego początku, czyli na każdy następny mecz jest najważniejszy dla nas i nie kalkulujemy bez względu na to, czy mamy dzisiaj w środę Puchar Polski z ŁKS-em, wystawiliśmy dzisiaj najmocniejszy skład, tak samo wystawimy w środę najmocniejszy, w niedzielę z Legią i tak dalej, bo ten sposób myślenia doprowadził nas do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, tak? Czyli każdy mecz jest dla nas najważniejszy. Dzisiaj wierzymy w to i oczywiście bardzo byśmy chcieli, to jest na pewno nasze marzenie. Zrobimy wszystko, żeby liczyć się w grze do samego końca, tak powiem. No a wtedy zobaczymy, gdzie nas to na koniec sezonu wywinduje. Będziemy walczyć. Ja dziękuję, koledzy. Łukasz, ja mam do ciebie pytanie, bo was czeka mecz z Legią Warszawa. I gdyby rozważyć scenariusz, w którym wygrywacie, czy to już jest moment, w którym otwarcie mówicie, gramy o mistrza, idziemy po mistrza, czy jeszcze będziesz ubierał to troszeczkę dyplomatycznie, że wszystko się może wydarzyć w ogóle? Na pewno to zwycięstwo, jeśli by się udało zdobyć na Legii, na pewno mocno by nas przybliżyło do tego, że to mistrzostwo by było już coraz bliższe, ale nie chciałbym takich deklaracji składać, nie dlatego, żeby być skromnym. Ja uważam, że dzisiaj, tak jak wcześniej powiedziałem, no taki jest nasz dzisiaj sposób pracy i tak my wierzymy w to i czujemy, że to jest możliwe. Zespół to poczuł, o tym głośno się nie mówi, bo dzisiaj uważam, że każde miejsce premiowane grą w europejskich parach będzie ogromnym sukcesem tego klubu, bo wiemy z jakiego miejsca i z jakimi możliwościami startowaliśmy latem. Ale no, marzymy. Łukasz, nie tylko wy czujecie, ale czują to tak samo po stronie kibica. I szczerze, postronny kibic, nie wiem, czy nie jest w stanie życzyć wam zwycięstwa na Legii, bo to jak gracie, mam wrażenie, że to jest pierwszy raz od dłuższego czasu klub, który daje ekstraklasą rozrywkę postronnemu widzowi. Dziękuję. Miło to bardzo słyszeć i chciałbym, żebyśmy właśnie kontynuowali to, bo mówię, bez względu na to, który to był etap sezonu i gdzie graliśmy, staraliśmy się grać tak jak gramy dzisiaj. I na pewno większość tych meczy, które zapunktowaliśmy, to były mecze, które były w dobrym stylu, zasłużone i nie było tam zbytnio większego przypadku. I to mnie naprawdę cieszy i chciałbym, żebyśmy z tej drogi nie schodzili. Bardzo dziękujemy. Dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok. Dzisiaj szczególne podziękowania, że znalazłeś czas dla nas w Wielką Niedzielę. Zdrowych, wesołych dla całej rodziny, dla całego też zespołu, dla klubu, dla wszystkich pracowników. Kłaniamy się. Dzięki serdecznie. Wojtuś. Wszystkiego dla was zdrowych, spokojnych świąt i do zobaczenia na szlaku. Pozdrawiam. Do zobaczenia na szlaku. Wojtuś, ty jesteś w gronie entuzjastów Jagiellonii Białystok.
No, chyba nie tylko ja. Ogólnie moje wymagania w przypadku drużyny mistrzowskiej w danym kraju są takie, żeby średnia goli była 2 na mecz. Dwa. Tak. Mhm. No, dzisiaj to jest tylko jedyna drużyna, która ma strzelonych powyżej 2. Nikt do tych 2 nie dorasta nawet, tak? Ani Raków, ani... A mówimy o ofensywnej grze. Pogoni Szczecin, Lecha Poznań, Legii Warszawa. Przecież po 26 kolejkach, no gdzie? Powinni mieć po 52 bramki strzelone. Także wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o drużynę mistrzowską, spełnia Jagiellonia i to z nawiązką. No w ten wczorajszy mecz, no rozumiem, że przyjechał, no ale to właśnie o to chodzi. Przyjechał ostatni zespół w Ekstraklasie. No to jak już no tak... No i tak mecze z ostatnimi drużynami powinny wyglądać. Tak. Tak, to jest ten szacunek dla rywala, jak jest słaby i... Mimo, że Tomasz Kłos ma inne zdanie. I gdzieś tam gra w osłabieniu, ale trzeba to dalej tak dla publiczności w ten sposób się pobawić, a nie tak, że 2-0 i pedał z gazu ściągnięty i pykamy w poprzek, gramy, tak? Tą wczoraj wieczorem coś takiego oglądałem, ale nie było 2-0 nawet. I mi się wydaje, że tu jest ten... Wczoraj też fajnie to się oglądało, tak? Mówimy po przerwie reprezentacyjnej. Asysta Romańczuka, kapitalna. No centrostrzał Marczuka, kapitalny. To jest niemożliwe, próbując wrzucić pole karne, że coś takiego ci wpada, tak? Coś kiedyś Ronaldinho strzelił Simanowi, ale to było z rzutu wolnego tam na mistrzostwach. No, strzelił też, pamiętasz, Naim kiedyś w pucharze zdobył, co pucharów. Też Simanowi, Simanowi Saragosa. Tak, w Paryżu, tak. Także no tutaj... Oszukałeś. tak. Sławny gol w dogrywce chyba. Tak. Tak, no tutaj... Kowal też ma na dysku, widzisz? No, pamiętam ten mecz, bo to taka bramka, to się wiesz, taki bramek się nie zapomina. Ale no tutaj dokładając to do tego wszystkiego, no, z tym strzałem, tak? No, ten środek pola i uderzenie, wejście, rozegranie, no, nie powiem, że ma wszystko, tak? Ale ta drużyna funkcjonuje i co ciekawe, tyle bramek strzelonych, ta zabawa na boisku, a przecież wyobraźmy sobie, ile drużyn w Polsce, ogólnie pewnie na świecie, jakby narzekało, że oddali przed sezonem Króla Strzelców. No przecież oddali przed sezonem Króla Strzelców Ekstraklasy poprzedniego sezonu. Marka Guala do Legii Warszawa. Tak. I oni bez Króla Strzelców strzelają jeszcze więcej bramek. Można? No tak, ale to... Nie narzekają, wiesz, nie płaczą, że ktoś tam zabrał Króla Strzelców poprzednich rozgrywek. Tylko jeszcze więcej bramek strzelają bez tego zawodnika. No tak, no w Legii prawda jest taka, że wiesz, wyjechało 2 środkowych pomocników, gdzie niekoniecznie na jednego stawiał trener i cały czas jest jakby tłumaczenie brakiem 2 piłkarzy, a umówmy się, że większe kluby mają zdecydowanie szersze kadry drużyn. Tutaj to, o czym mówił Łukasz Masłowski, została też jakby przedefiniowana odpowiedzialność za liczby w drużynie, za bramki, za asysty. To się rozłożyło na cały zespół. Mnie dzisiaj ciekawi jakby jedna historia. Czy te drużyny, tych podstawowych piłkarzy uda się utrzymać? I czy Łukasz coś jeszcze dołoży w perspektywie europejskich pucharów? Ja nie wiem, czy oni ostatecznie zdobędą Mistrzostwo Polski, ale Tomek, wygląda na to, że w europejskich pucharach, w tych kwalifikacjach Polskę będą reprezentować. No mają jeszcze jakby w obwodzie drugi front, czyli rozgrywki Pucharu Polski. Tak, są blisko tego. Na pewno najlepszą piłkę w tym momencie grają. Rozłożenie to właśnie na zawodników to jest to, co atuty. Mało takich atutów mają klubów. Tutaj się Masłowskiemu, trenerowi udało, ale widać u nich swobodę. Ja oglądałem wczoraj niestety urywki porażki UKS-u 6-0. To już nie chodzi o tą czerwoną kartkę, bo tam przy 1-0 też mogli na 1-1 strzelić, ale swoboda w rozgrywaniu piłek, swoboda, myślę, to też jest dana od trenera w tym wszystkim, powoduje, że oni się czują jak ryba w wodzie i dla nich granie tak jest przeciwnikiem, czy to jest UKS, czy jakaś inna drużyna, powoduje to, że oni jeszcze bardziej rosną. A im bliżej do końca rozgrywek, no oni już, myślę, jako zawodnicy są świadomi, że tak, to jest ten rok, gdzie możemy zdobyć to mistrzostwo, bo jak nie teraz, to kiedy? Wiesz co, no to jest teraz taki dobry moment dla czatu, żeby się zaczął ze mnie śmiać, bo teraz pójdę w takie, powiedziałbym, może za duże porównanie Jagiellonii-Białystok. Natomiast przychodzi mi cały czas do głowy porównanie Jagi do
do Bayeru Leverkusen. Po pierwsze, no to jest taka, wiesz, piłka bardzo ofensywna. Po drugie, no wydaje mi się, że też podobna historia związana jakby z rozłożeniem tych liczb, prawda? Bo Leverkusen też, zwłaszcza po kontuzji Boniface'a, który złapał to na Pucharze Narodów Afryki, no Masika, oczywiście Masika strzelającego ważne bramki, czy tak jak wczoraj, czy w europejskich pucharach, ale generalnie te gole się rozkładają. Te bramki strzela Hoffman, strzela Wirtz, strzelają mnóstwo goli wahadłowi, czyli Grimaldo i Frimpong. Nie ma dzisiaj zależności wyniku drużyny i liczby zdobytych bramek od skuteczności jednego czy dwóch napastników, tylko strzela cały zespół, plus to, że też jak Leverkusen może, no to dobija, to idzie do końca, to nie ma tak, że wygrywamy jedną bramką i na tym kończymy zabawę. No Jagiellonia, jak może strzelić sześć, to strzela sześć. I może nie w ostatnich minutach, tak jak Bayer Leverkusen, bo rzeczywiście no. To, co się dzieje... A wiesz, wiosna jest względem, inna Leverkusen, ale przepychają ale ja, to wszystko. Ja się z tobą zgadzam. Tutaj tak samo widać... I to też nie mamy jednego bohatera na mecz w Jagiellonii, tylko tam mamy trzech, czterech zawodników. Mówiłeś, że Nene ma wszystko. Może wszystkiego nie ma, ale czasem jak patrzysz na jego grę, zastanawiasz się, czego nie ma Nene. No, ja nawet teraz patrzę, ja żałuję, że nie ma polskiego paszportu. Zgadza się. Troszkę nam takiej brakuje. To, co wczoraj też zauważyłem, to, że on potrafi wejść jako napastnik w pole karne i on się... Z Kaliskanerem też tam dogadywał, bo tam był jeden robił miejsce, a drugi wchodził i z tego korzystał. No, dla mnie to jest typowy futbol na tak i tutaj dla mnie Jagiellonia, zespół, który nie dostosowuje się do przeciwnika, jedzie z własną filozofią, którą gra przez 90 minut i tak jakby troskę o przeciwnika pozostawia swojemu rywalowi. Niech oni nas się uczą, a my wychodzimy i gramy swoje. Mam wrażenie, że to, co gra Jagiellonia, ta taktyka, którą wynalazł trener Siemieniec dla tych zawodników, ona cieszy od stopera po napastnika. Tam każdy, który wchodzi, to się zaraża tą pozytywną energią. To jest futbol, który jest tak naprawdę zabawą przynoszącą punkty. No wczoraj, patrząc na ten mecz, to była zabawa, która nawet gdyby ŁKS strzelił jedna na 1-1, to wydaje mi się, że to by nie zmieniło ostatecznego wyniku i tego, że trzy punkty dopisze sobie Jagiellonia. Taki futbol zawsze się obroni, to są zespoły, tutaj mówmy jeszcze o Jagiellonii. W lidze nikt się nie spodziewa, że ty możesz atakować środkiem, prawą stroną, lewą stroną. Jagiellonia to robi, no przecież wśród chyba, nie wiem, 10 czy 15 najlepszych strzelców Ekstraklasy mają chyba czterech. No tam, wiesz, najlepszy strzelec, ten na ranku ma 6 czy 7 goli. No tam Imas ma więcej, Marczuk ma, Wdowiek jako lewy obrońca. No Ululu swoje strzelił. Ululu swoje strzelił. Tak, to się rozkłada. Ale to Nene jest... jeszcze tam. Nene też ma tak. No, co jeszcze? Nene nie umie strzelać brzydkich bramek. Zauważyliście? Nie. Jakąś taką prawidłowość? Mateusz, zgadzasz się? Tak. No on nie umie w brzydkie bramki. On jak strzela bramki... Wczorajsza to bramka, nie? No, to nie jeden napastnik zazdrości takiego wykończenia, bo tam jest... Teraz tak, Wojtek, patrzę, to tak. Na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców razem z Welde, Kulurisem i Szczepanem z ruchu jest Wdowik, ale to jest jednak dopiero czwarte czy piąte miejsce. I potem jest... On ma 9 bramek i potem jest Imaz 8 bramek i potem jest następny... Pululu 8 chyba tak samo. Pululu 8, 7 Nene. Natomiast co no, jest... I na ranku chyba 6. Tak, ale wiesz, co jest jeszcze istotne? Marczuk 6. Marczuk, o. Wiesz, co jest istotne? Że praktycznie każdy z tych zawodników do liczby bramek dokłada liczbę asyst. Tak, no właśnie dlatego wspominałem o tym, że bądź drużyną ekstraklasową i teraz tak, dobra, masz tą lewą stronę dobrą, no ale to oni ci prawą pojadą. Jak zablokujesz lewą i prawą, no to ci Nene huknie ze środka. No i cześć na razie. Oni na wszystko mają rozwiązania, w tym właśnie futbolu ofensywnym. Oczywiście można się by ewentualnie przyczepić, że też sporo bramek potracili, no ale to jest chyba kwestia tego właśnie futbolu. Tylko co z tego, jak ty stracisz 2 gole, jak możesz czasami później strzelić ich 3, 4 czy 5 i sobie te mecze powygrywasz, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Naprawdę to jest... przyjemność oglądania, tak? To jest dzisiaj, nie wiem jakiego pecha musieliby mieć, musiałaby mieć Jagiellonia, żeby tego tytułu mistrzowskiego nie dowieźć. Znaczy, ja też myślę, że... Ja jestem zdania to, co Marcin pytał. Łukasza, że wygrana na Łazienkowskiej kończy rozgrywki. Dla mnie kończy rozgrywki ligowe.
Znaczy wiesz, to też jest dzisiaj istotne. Nie właśnie, patrzę na inne zespoły. Że poza kibicem Jagiellonii, zdeklarowanym, kochającym ten klub i ten zespół, to myślę, że wielu kibiców takich neutralnych sprawdza sobie w kalendarzu weekendowym, kiedy gra Jagiellonia, no bo ludzie chcą rozrywki. No dzisiaj już tak wiesz, no ciężko też przy tej mnogości meczów, obowiązków, dyscyplin, jakby oglądać męczarnie takie przepychanki na 1-0. Ja się na przykład troszkę męczę oglądając Raków Częstochowa, bo przeżyliśmy z tym zespołem trochę fajnych chwil w europejskich pucharach. Wczoraj 3 strzały celne w rywalizacji z Beniaminkiem. Piękne bramki, obie. I Cernaca, i Monety. No ale coś cały czas tam się przycina. Cały czas gdzieś w tych trybach jest. To jest trochę piachu. No, dla mnie ten taki poziom przyzwoitości... W ogóle można jeść, żeby nie było, że to z plastiku, że to tylko dekoracja. Poziom przyzwoitości rzeczywiście, do którego przyzwyczaił wcześniej Raków, mam wrażenie, że był trochę wyższy. Że nawet jeśli nie grał jakoś bardzo okazale, z rozmachem, to mecze dowoził pozytywnym wynikiem. A teraz chociażby zestawiam sobie Jagiellonię, która gra z Beniaminkiem i Raków. I tu widzę, że Raków się męczy, bo to jest, zdaje się, któryś z kolei. Chyba trzeci mecz z Beniaminkiem, gdzie nawet nie wiem, czy nie wygrywa i nie jest w stanie dowieść zwycięstwa. Bo tak było chyba z Puszczą Niepołomnicę. I z UKS. Teraz... W UKS-ie. 1-1. No okej, okay, no, z UKS-em przegrywał. Natomiast tam wyrwał jeden punkt. Ale w tamtym sezonie przy trenerze Papszunie no, takich ciężarów za bardzo nie było. Tam rzeczywiście można było powiedzieć podejście takie trochę robocze albo mecz, który odhaczyli, ale to w większości kończyło się zwycięstwem. Dzisiaj Raków wypuszcza zwycięstwa i drugim zespołem, przy którym ja się troszkę męczę, jest Śląsk Wrocław. Ja też po pierwszej rundzie spodziewałem się, że tu będzie płynnie, że tutaj trochę będzie więcej takiego polotu, a to jest trochę stare powiedzenie. Suma szczęścia w futbolu równa się zero i mam wrażenie, że ta doza, która towarzyszyła Śląskowi w pierwszej części sezonu, poszła. Teraz jest trochę rozliczana i mamy lekką korektę w bilansie. Ale Exposito chyba znowu na diecie, bo bramka zdobyta po dłuższej przerwie przez... No, z karnego tu. No ale wiesz, no też trzeba podbiec. Dużo przeszkadza Wojtek. A nie wiem, czy widziałeś radość Jacka Magiery. Ja nie wiem, czy trener tak samo troszeczkę nie wspomagał Exposito, żeby w końcu coś tam wpadło do sieci, bo rzeczywiście skuteczność włożył do lodówki i od jakiegoś czasu tam chyba zamroziło drzwi. Nie można było tego wyciągnąć. No, słuchajcie, no wymagania, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, to już były omawiane gdzieś tam. Ale inaczej, ty miałeś większe oczekiwania od Śląska czy od Rakowa? Nie, od Rakowa. Wiesz, ja w zimę, w tej przerwie zimowej mówiłem, że jeżeli miałby ktoś zostać mistrzem Polski, to znaczy albo Jagiellonia, albo Śląsk, to wiem, że na pewno to Jagiellonia wyprzedzi Śląsk w tabeli ze względu na styl i granie, bo Śląsk nie ma takiej kadry, by to utrzymać. Ma Jacka Magierę, no ale miał za dużo szczęścia, mi się wydaje, jesienią. Kilka meczów, które powinien przegrać, wygrał, a to no, na dłuższą metę może nie funkcjonować i już nie funkcjonuje, tak? To już wiemy. I nagle ten najlepszy strzelec Ekstraklasy też się tak zablokował, że dopiero teraz pierwszy gol, także tych bramek Exposito gdzieś Śląskowi brakuje. A jeżeli chodzi o Raków, no to mówię, to jedynie Raków może tym dwóm drużynom zabrać tytuł mistrzowski, tylko że chyba... Tylko jak, ale to wiesz, no Raków wygląda, no ja nie wiem, ale to jest dla mnie drużyna strasznie jakaś taka ociężała, bez pomysłu, z tymi swoimi dośrodkowaniami, no i dalej bez napastnika. No to... Pamiętacie mecz Rakowa, w którym posiadanie piłki byłoby takie jak w meczu z Ruchem, gdzie mistrz Polski gra z Beniaminkiem, u siebie prowadzi i posiadanie piłki po meczu jest tam na poziomie 36 czy 37%. Ja nie przywiązuję nigdy wagi do posiadania, ale to jest odchylenie od normy. Ale grasz u siebie. Ale wiesz, ja też nie przywiązuję. Ja tego też za bardzo ja też nie przywiązuję, stanie... natomiast no, byłem w stanie akceptować, nie wiem, granie z Atalantą Bergamo sposobem, a za 3 dni granie w Ekstraklasie inaczej, gdzie widziałem ekspozycję siły, gdzie widziałem drużynę, no, która dominuje, która widać, że wychodzi pewna siebie, jakby przeświadczona, że ich atuty, walory, jakość piłkarzy, pomysł trenera wystarczy na to, żeby spokojnie zdominować mecz. No dzisiaj tego nawet w konfrontacji z Beniaminkiem. Doceniając oczywiście pracę trenera Niedźwiedzia i piłkarzy. W tym meczu momentami Ruch wyglądał dużo lepiej od Rakowa.
lot Pucharowiczów od drużyny, gdzie jednak wydaje się zdecydowanie większe pieniądze. No trzeba wymagać, no od kogoś trzeba wymagać w tej lidze. Bardziej, mi się, no nie wiem, odnoszyłem wczoraj wrażenie, że bardziej Ruchowi chce się utrzymać w lidze, niż Rakowowi zdobyć tytuł Mistrza Polski. Po prostu tak, tak ten mecz wyglądał, także nie wiem, Raków na to, znaczy czekał na końcowy gwizdek sędziego, tak? No ale, no ale to jednak tam zasłużenie Ruch doprowadził do remisu w ostatniej akcji, ale i tylko tyle. Także no widać, że od dłuższego czasu jest ten... Zobaczmy sobie raz jeszcze tabelę Ekstraklasy, jeśli może, możemy tutaj sobie wrzucić na ekran, to zobaczymy, jak to wygląda. No właśnie, w tej chwili Jagiellonia ma tych punktów 51, Śląsk 47, Raków 45, Pogoń 44, przed Lechem i Legią jeszcze mecze w tej kolejce. No trzeba też dwa słowa powiedzieć o Turbo, który nie zagrał ani minuty w dwóch meczach reprezentacji. Nie dostał szansy od Michała Probierza, który myślę, że podporządkowywał wszystko pod wynik, pod awans i akurat... uznał, że to nie są mecze dla Kamila Grosickiego. No ale wrócił Kamil do klubu. No i myślę, że wczoraj po prostu no, grał nie że dobrze. On grał w tym meczu fantastycznie. A pierwsza połowa to jest one man show. No to jest one man show. To jest facet, który w tym wieku przyjeżdża do Ekstraklasy i po prostu się w niej bawi. Zdiagnozował. No... obnażał, no pomijam, że Krakowia też w obronie tam popełniała trochę tych błędów, ale no, zajrzał w zęby, mówi to wypełnienie, to próbnica, to usunięcia. Dziękuję. Dwie asysty. A szkoda, z drugiej strony patrząc, że Polska awansowała, no to nie będziemy tego wyciągać trenerowi Probierzowi, bo rzeczywiście zrobił wynik i tak jak ja powiedziałem, ja się z tego bardzo cieszę, bo to było coś, na co bardzo czekałem. Natomiast ja nie wiem, jakie są okoliczności, w których Kamil dostanie swoje minuty w reprezentacji. Mi się podobała jego wypowiedź. Powiedział, wiecie co, ja już swoje mecze w reprezentacji zagrałem, jeśli trzeba się poświęcić zespołowości albo zrobić coś pod wynik, no to ja jestem w takim wieku, że ja się do tego nadaję i na to się nie obrażam. Kolejny objaw, nie wiem, dojrzałości piłkarskiej i takiej deklaracji zespół najpierw, później jednostki. No tak, ale dalej twierdzę i jestem przekonany, że no tak jak Kamil się bawił w meczu z Krakowią, to co, od początku w meczu ze Estonią to by się nie bawił? Znaczy ja też twierdzę, że by się bawił w meczu ze Estonią, tylko uważam, że zestawienie drużyny i sposób wyboru myśli taktycznej był podporządkowany pod przećwiczenie na Walię. I nawet mi się wydawało, że jak dłużej się Kamil Grosicki grzał przy linii w rywalizacji z Estonią, że trener Probierz chciał go wpuścić. Ja nie pytałem osobiście o to trenera Probierza. Mam przeświadczenie, oglądając... jak wyglądał mecz i kto się grzał przy linii, że był planowany Grosik do wejścia. Mateusz, tylko ta kontuzja... Dwie spalone zmiany. Tak, tylko naprawdę... zobacz, kontuzja Franka spowodowała, że trener myśląc o Walii wpuszcza dokładnie. Kasza. Za chwilę kontuzja Kasza zamknęła drogę Grosikowi, bo on mówi, muszę sprawdzić Puchacza, bo ja muszę wyjść dwoma wahadłowymi, którzy mają balans między przodem a tyłem. Ostatecznie Franek się wyleczył. Natomiast no, myślę, że w ogóle nie kalkulował Kamila do roli wahadłowego w Cardiff i to też jakby zdeterminowało wybór piłkarzy na mecz z Estonią i konkretne zmiany. Tak ja to widzę. Ja też tak to odebrałem. Też tak to odebrałem, że to były te okoliczności, które musiał uwzględniać albo musiał się do tego układać i przez to troszeczkę zabrakło zmiany na Kamila Grosickiego w meczu z Estonią. Kiedy się zestarzeje Kamil? Zestarzeje się? Nie. Dzisiaj to już nie możemy patrzeć, jak ktoś ma 34-5 lat i już nie będzie grał. No, myślę, że boisko pokazuje. Kiedy myślisz, że zacznie mu brakować tej prędkości? Jak będzie, przestanie mu to sprawiać przyjemność, bo na razie mu sprawia to przyjemność. Przeciwnicy, którzy grają w Ekstraklasie przeciwko niemu, myślę, że są już przed meczem sparaliżowani. A on to wykorzystuje skrzętnie. No, gra taką piłkę, jaką umie, dla drużyny. Bardzo dużo wnosi. Strzela bramki, asystuje, no bo chyba, nie wiem, 12 bramek strzelonych, już nie wiem ile asyst, no to jak na bocznego ofensywnego pomocnika w Ekstraklasie jest bardzo, bardzo dużo. A on oprócz tego jeszcze swoją osobowością, tym, że jest kapitanem, daje tej drużynie
poczucie jeszcze większej motywacji, wartości. I myślę, że przy takim zawodniku też inni zawodnicy dorastają do tych bardzo dobrych momentów. Powiem tak, jeszcze ostatnia kwestia dotycząca Kamila, bo to jest też dzisiaj taki trudny, powiedziałbym, przypadek dla trenera Probierza i dla polskiej piłki. Tutaj mówię o powoływaniu zawodników z polskiej ligi. No bo trener szacuje, czy to jest zawodnik już gotowy na reprezentację. No i za każdym razem gdzieś tego młodego, perspektywicznego, w Polsce bardzo często 24-letniego, no bo u nas młodzi perspektywiczni to są często 20-paroletni. No potem porównasz z tym Grosikiem, którego jednak nie wystawiasz i to jest zawodnik bardzo często półka niżej na poziomie polskiej ligi. A mówimy o piłkarzu, który jednak w reprezentacji nigdy nie zawodził, w tej reprezentacji grać umie. Bo tym bardziej jak ostatni mecz taki ważny z Mistrzostw Świata, spojrzymy jego wejście w meczu z Francją, no tak. To gdzieś tam zadajesz pytanie, dlaczego? Dlaczego nie wpuścił go? Okej, okay. Marcin powiedział, że tutaj mecz z Walią wygrany, rozstrzygnięty, nie ma co rozgrzebywać, ale być może to był właśnie taki moment, że Grosika wpuścić wcześniej, ale trener chyba nie miał tego w głowie. Grosik też się zmienił mentalnie. Jakbym go zapytał 10 lat temu, czy żałuje, że nie wszedł wcześniej w meczu z Francją, no, powiedział, powinienem grać od początku. Jak zapytałem go teraz, to mówi, że nie żałuje, że to prawdopodobnie taka zmiana była potrzebna trenerowi, także gdzieś ta dyplomacja wzrasta wraz z wiekiem. Ale nie macie piłkarza. Wrażenia, że Grosik to o tą reprezentację to walczy od półtora roku, od meczu z Czechami, bo ja pamiętam, jeszcze będąc w Katarze na Mistrzostwach Świata, chyba dla kanału sportowego, robiliśmy taką zestawialiśmy jedenastkę na mecz z Czechami i z... A to był dwumecz chyba. Mołdawia? Nie. Na jesień? Chyba Albania od razu. Zaczęliśmy mocno. Okej, okay, jakoś tak. 1-0 było tak. Na mecz z Czechami. I ja wystawiłem Kamila Grosickiego od pierwszej minuty. A internet się po mnie przebiegł. No, generalnie suchej nitki na mnie. Bo to był pierwszy mecz. Nie pozostawiono w tym sezonie najlepszy piłkarz ekstraklasy. W tym sezonie znowu mam wrażenie, że gra selekcjonerom reprezentacji na nosie, bo w naszej ekstraklasie błyszczy, no nie daje powodu, żeby go nie powołać. No tak, ale ty brałeś wtedy tą zmianę, tak? Bo to było po Mistrzostwach Świata, drugi mecz eliminacji, dopiero co się selekcjoner zmienił. No i braliśmy pod uwagę ewentualnie, że Kamil Grosicki nawet w nagrodę, tak? Po porażce w Czechach. Powinien gdzieś dostać szansę, to jedno. Jeżeli chodzi o selekcjonerów, ja odnoszę wrażenie, że ostatnio trzeba, wypada docenić, powołać zawodnika z ekstraklasy. Ale mamy selekcjonera, który nie widział Polaków w składzie prowadząc tą ekstraklasę. Także no, nawet może być zrozumiałe, że taki Marczuk czy też Krosicki szans. Kowal, to po jakimś czasie chyba wręczał Grosikowi na gali ekstraklasy nagrodę za najlepszego piłkarza. No tak, dobrze pamiętam, czy nie? Tak, ale wiemy doskonale, Michał Probierz, jak Krakowie prowadził. Myślisz, że mówili Santoszowi, trenerze, to jest ten piłkarz, którego pan pominął, czy... Nie, no to Santosz... Mówię, że fajnie jest powołać, mówię, dla każdego, ale... Czy go wystawić do pierwszego składu, nawet na Estonię? Koniecznie? Słuchajcie, idziemy do Niemiec, a w zasadzie jedziemy, czy też lecimy, bo jest z nami król Artur, a król nie może czekać. Proszę bardzo, fryzura nienaganna, Wielką Niedzielę. Star Reporter, czyli na antenie Via Play, fantastyczna praca, wielki wywiad z Claudio Pizarro. Tutaj Artur się dobrze bawił podczas tego wywiadu. Mniej się bawili... Claudio też się dobrze bawił, Mati, nie tylko ja się dobrze mówiłem. Claudio też uśmiechnięty, jak nigdy dotąd w Niemczech. Słuchaj, myślę, że dłużej w Niemczech od ciebie trochę gorzej mówi po niemiecku, jak tak posłuchałem. To też fajnie. Słuchaj, Arturku, no już tak wesoło nie jest w Monachium, wśród kibiców. Myślę, że zarząd to tam podłamany, jak zobaczyliśmy na reakcję tych najważniejszych ludzi Bayernu. Tuchel praktycznie posprzątany, sam powiedział, że to jest koniec szans, że game over. Jak to widziałeś z perspektywy murawy? Cześć panowie, witam was. Bardzo suto zastawiony stół tam widzę przed wami, tak więc kłoni uważaj. Ja widzę, że zmieniłeś meble w Berlinie. Wiesz co, no jestem w Monachium, także wy macie suto zastawiony stół, a ja tu muszę w Monachium siedzieć w hotelu, żeby się łączyć z kanałem sportowym, także robię dla was wszystko. Wracając do meczu wczorajszego. No to był w ogóle pierwszy mecz od 14 lat, kiedy żaden z tych zespołów nie był na pierwszym miejscu w tabeli. To też pokazywało, że ten de Klassiker już trochę nabiera innego znaczenia. Inne zespoły zaczęły naciskać na Bayern i na BVB, jak chociażby Stuttgart czy Leverkusen. Ale do wczorajszego meczu pierwsze 10 minut do Bayernu przyczepić się nie można. Dobrze weszli w spotkanie.
Później dostali po swojej oczywiście głupocie, stracie niepotrzebnej na połowie przeciwnika. I jak to Bayern Monachium ma w zwyczaju, nie jest w stanie kontry przeciwnika zatrzymać. Jest bramka na 1-0. Mamy 22 minutę. No i dlatego też się Claudio Pizarro uśmiechnął, czy pośmiał się trochę w tym wywiadzie, bo mamy 22 minutę. Super akcja Kimmicha po prawej stronie, dośrodkowanie. No i Harry Kane. 5. metr, 6. metr, pusta bramka, z głowy nie trafia. Tak? Nie wiem, co by się wydarzyło w tym meczu, gdyby faktycznie w tym momencie Bayern remisował, bo miałem wrażenie, że Bayern był dobrze nastawiony do tego spotkania na początku tego meczu. Ta sytuacja troszeczkę, bym powiedział, podłamała im morale. No i zapytałem w przerwie oczywiście Claudio Pizarro, słuchaj, jest 22 minuta, Kimmich dośrodkowuje, tam nie ma Harry'ego Kane'a, jesteś ty i pewnie z 1-1. No. Dlatego pewnie ja bym to strzelił, Marcin, ty na pewno, a Kowal pewnie by nas w dużym spokoju jeszcze na klateczkę przyjął i do pustaka wrzucił. Tak więc panowie, oczywiście. Artur, później... powiem ci więcej, Kłoniu też by to strzelił. No Kłoniu jako obrońca pewnie by wybił jak Harry Kane, no nie oszukujmy się. No, to byłaby dobra reakcja, byłby w 11 kickera, no ale nie o to chodziło w tej sytuacji. Tak więc Bayern stwarzał sytuację we wczorajszym meczu, to fakt. Mieli swoje okazje, nie wykorzystywali, ale bardzo mądrze grająca Borussia Dortmund. Był, czytałem wywiad w kickerze, Mati Poniedziałkowym z Terziczem, który powiedział, że dzisiaj Borussia Dortmund chce grać trochę inaczej. Borussia Dortmund chce grać cierpliwie, utrzymywać się przy piłce i nie przestraszyć się przeciwnika. I faktycznie to widziałem we wczorajszym spotkaniu. Tak jak oni ostatnio, słuchajcie, w Monachium wygrali 14 lat temu. Nie, 10 lat temu, przepraszam, w 2014, tak. Z Jurgenem Kloppem jeszcze na ławce. Później cały czas Bęcki. I to takie dosyć mocne, nawet chyba tam się zdarzyło 5 albo 6-0. No więc we wczorajszym spotkaniu zupełnie inny mental Borussii Dortmund, która po odzyskaniu piłki była w stanie się ze spokojem utrzymać, grać wielopodaniowe akcje, nie od razu na jeden czy dwa podania, gdzie chcieć przenieść ciężar gry na połowę przeciwnika i stracić tą piłkę. Nie, utrzymywali się i tak rozegrali te dwie akcje bramkowe. Tak więc no, niezły mecz Borussii, słaby w drugiej połowie Bayernu Monachium. Słaby, o to wielkie pretensje. Wichiar, kilka tutaj kwestii. Pierwsza, co zrobić z tym Hummelsem? Bo już ma kończyć karierę, a wczoraj myślę, że to była taka najlepsza wersja faceta, którego no, pewnie nie będzie w reprezentacji Niemiec, bo ja myślę, że on odbył z Nagelsmannem taką rozmowę jak Kroos, czyli jeśli mam do kadry wracać, to do wyjściowego składu. Jeśli mam jechać jako ten piłkarz 20, no to niekoniecznie. Natomiast no, w ogóle grali bardzo dobrze razem. Hummels ze Schlotterbeckiem. Natomiast no, Hummels, no to myślę, że był absolutnie fenomenalny. Wiesz co, Mats Hummels był zawodnikiem wyjątkowym w tym wczorajszym spotkaniu. To był lider pełną gębą defensywy, no bo jednak grając w Monachium na Allianz Arena, no musi funkcjonować defensywa. I to nie tylko Mats Hummels. Mats Hummels trzymał cały ten blok defensywny. Schlotterbeck również bardzo dobrze. Do tego Emre Can. No ale patrząc i odpowiadając na twoje pytanie, czy on pojedzie będąc rezerwowym? Wydaje mi się, że tak. Nie było rozmowy, nie było. Dzisiaj Hummels nie ma prawa żądać od trenera Nagelsmanna pierwszej jedenastki w reprezentacji Niemiec, skoro nie jest pierwszym wyborem Terzicza, bo zauważmy, że on w ostatnich meczach nie grał dużo. Tak? Też się spekulowało, kto wyjdzie na środku w tym wczorajszym meczu. Czy będzie to Schlotterbeck i Niklas Süle, czy jednak postawi na doświadczonego Hummelsa. Postawił na Hummelsa i Hummels zagrał mecz wyjątkowy. Nie pomylił się ani razu. W żadnej akcji nie miał jakiegokolwiek zawahania. No, interwencja przy strzale głową Dajera, gdzie Monachijczycy domagali się rzutu karnego. Oczywiście tam karnego nie było, bo najpierw wybił nogą, a później dotknął piłkę ręką, ale oczywiście przepisy mówią, że jeżeli najpierw od nogi, a później od ręki, nie ma rzutu karnego. No naprawdę wyjątkowy, wyjątkowy mecz. No słuchajcie, no na meczu, dwóch meczach reprezentacyjnych teraz był tylko jeden zawodnik BVB. To nie wiem, kiedy ostatni raz coś takiego się wydarzyło. Dlatego Nagelsmann dał delikatny sygnał w kierunku Dortmundu. Panowie, cały czas drzwi reprezentacji są otwarte, ale to ja chcę, żebyście wy dali odpowiedź na boisku,
a nie żebym ja ciągnął was za uszy. I faktycznie, jeżeli w takiej dyspozycji Hummels będzie w stanie się utrzymać do końca sezonu, no to uważam, że pojedzie na Mistrzostwa Europy. Wichniar, jeszcze króciutko dwie kwestie, bo tak, powiem szczerze, to jest trochę takie świętokradztwo, że to powiem, no ale co zrobić z tym Harry Kane'em, bo tak, oczywiście mają szansę, żeby wygrać Ligę Mistrzów, za chwilę ćwierćfinały z Arsenalem, natomiast powiem ci, bałbym się jako dyrektor sportowy dużego klubu zatrudniać Kane'a, bo przyszedł w końcu coś wygrać z Tottenhamu i tak, pucharu nie będzie, mistrzostwa nie będzie, zobaczymy co z Champions League. Wydaje się, że też tego rekordu Roberta nie pobije, bo stanął na tych 31 golach, zostało 7 kolejek, jeśli dobrze liczę, do końca. I drugi aspekt tego tematu jeszcze Bayernu, no jak dzisiaj wygra Stuttgart z Heidenheim, to zbliży się na punkt, za chwilę to Bayern to będzie walczył o wicemistrzostwo Niemiec, bo może się zdarzy, że nawet na drugim miejscu nie skończy tego sezonu. No wiesz co, Mati, masz rację i to jest po prostu fakt. No Harry Kane, który ma dzisiaj 31 bramek, słuchajcie, on strzelił więcej bramek niż cała ofensywa Dortmundu razem wzięta, bo oni mają i tych bramek chyba 28, a 31, no ale wczoraj no miał dwie setki, które no musi trafić. Tą pierwszą, no rozumiesz, to jest też moment, w którym bardzo decydujący moment meczu. I oczywiście to jest facet, który robi niesamowitą robotę, ale czy to jest gość dający tobie gwarancję zwycięstw i pucharów? No jak widzimy w tym sezonie, nie. Tak, ale oczywiście. No talizman jest to talizman do niewygrywania pucharów. No i to jest pytanie teraz, czy kupujesz gościa, który strzela ci mnóstwo bramek, a nie wygrywasz, czy wolisz mieć dwóch innych napastników, którzy dorzucą ci po 20 bramek w sezonie, tak, ale jednak masz zespół, który inaczej funkcjonuje. No dzisiaj mam wrażenie, że trochę alibi szukają inni ofensywni zawodnicy Bayernu Monachium, którzy bramek nie strzelają, przestali strzelać, Zane nie strzela, Gnabry nie strzela, Coman bramek nie ma, Müller tam od czasu do czasu coś dołoży, ale też to nie jest nie wiadomo jaka ilość trafień. Tak więc dzisiaj Bayern zaczyna być trochę mocno przewidywalny w swojej ofensywie, w tym ciągłym szukaniu Harry'ego Kane'a w polu karnym. Dobra. I to jest też pewien problem, rozumiesz? To jest pewien problem i teraz, jeżeli mieliby zagrać taki mecz z Arsenalem, to ja nie widzę tego dwumeczu. Tak więc to nie jest dzisiaj samograj, że oni są w stanie nawet awansować do półfinału, bo niestety, tak jak powiedział Kimmich po tym spotkaniu wczorajszym, powiedział, panowie, dlaczego my cały czas mówimy o tym, kto stoi, kto jest na ławce trenerskiej w naszym zespole? Najpierw my musimy się zapytać, dlaczego nie jesteśmy w stanie zmotywować się na taki mecz z Borussią Dortmund. Daj spokój, no już Kimmich tak mówi. No Kimmich jednego dnia mówi, że swoją przyszłość uzależnia od tego, kto będzie trenerem, a następnego dnia mówi, dlaczego rozmawiamy o trenerze, rozmawiajmy o piłkarzu. Nie, no, ale to pokazuje jednak ten wywiad, wiesz, jeszcze też 3-4 tygodnie temu, taki też dosyć mocny wywiad Thomasa Müllera po jednym ze spotkań, w którym też nie zagrali zbyt dobrze, prawda? Gdzie on też sugerował, że no ludzie, no trener dla nas nie wygra tego spotkania. No, trener może nam coś zasugerować, a na samym końcu my jesteśmy na boisku. Tak więc, wiesz, to też jest teraz pytanie, kto będzie trenerem w przyszłym sezonie Bayernu Monachium. Bo ja nie sądzę, żeby oni dzisiaj wygrali Ligę Mistrzów w tym sezonie, bo to jest za słaby zespół. Tak? To nie jest zbalansowany zespół. Tak? Dzisiaj ściągasz Dajera jako uzupełnienie składu, a dzisiaj Dajer jest liderem niby tej defensywy. Tak? Dzisiaj Upamecano jest na ławce, Kim jest na ławce, De Ligt, który był podważany przez Tuchela, jest w pierwszej jedenastce i gra naprawdę dobrze. Tak więc widzimy, że tu wiele rzeczy nie gra w tym zespole. Wiele rzeczy nie gra. Więc Zaragoza, który przychodzi z Girony, nagle daje wywiad w hiszpańskich gazetach, że Tuchel z nim nie rozmawia. Tak, no rozumiesz, no przychodzi jakiś gość do Bayernu Monachium, zamiast się cieszyć, więc mały Girony przyszedł do Monachium, zamiast siedzieć cicho i delektować się tym, z kim może trenować. W Granadzie. No to gdzie? W Granadzie. W Granadzie, przepraszam. W Granadzie.
Też na G, no ale wiesz. Słuchaj, no to jeszcze gdyby w Gironie, no to jeszcze mógłby, wiesz, bo walczył o mistrzostwo. Z Girony by nie odchodził, z Girony by nie uciekał, bo chciałby grać w pucharach Hiszpanii. To są, wiesz, to są rzeczy, które się zdarzać nie powinny w takim wielkim klubie. I teraz masz tak, Alonso nie przychodzi, bo zostaje w Leverkusen. Rangnick nie chce ruszać się z stacji Austrii, bo mu tam dobrze. Jest temat wałkowany, ponoć spotkali się, już pierwsze jakieś tam spotkanie z Nagelsmannem było, jakby takie wieczorek zapoznawczy kolejny. No jest jakiś temat być może Zidana z asystentem Frankiem Riberim, tylko że problem polega na tym, że ani nie widzę Zidana, żeby pchał się w takie środowisko w Monachium. Słuchaj, dobra, będziemy się nad tym zastanawiać. Ostatnie pytanie, króciutko. Uważasz, że znamy mistrza Niemiec? Ja wczoraj w transmisji powiedziałem, że znamy mistrza Niemiec i być może to będę musiał za 7 kolejek odszczekać, ale dla mnie to Bundesliga nie ma mistrza. Mati, no oczywiście, że ma mistrza. No, już możemy jechać, słuchaj, z Platerą, tą, która była w Viaplay wczoraj, już jedzie do Leverkusen, słuchaj. No to, słuchaj, 13 punktów przewagi, 8 meczów w tym sezonie wygranych w doliczonym czasie gry. To też pokazuje charakter tego zespołu i pewien spokój. No wczoraj ten mecz zupełnie mi się nie układał. Baumann tam naprawdę robił wielkie rzeczy w bramce Hoffenheim, no ale wygrali, tak? No mają, wiesz, 13 punktów przewagi, nie może się nic wydarzyć. 19 goli straconych przez Leverkusen. Artur Wichniarek, niech ci już wypuszczą z tego hotelu, wracaj do rodziny w te święta, Katarzyna czeka, dzieci czekają, człowieku, wracaj do tego Berlina, a nie w hotelu będziesz tam spędzał czas. Dziękujemy ci serdecznie. Dzięki bardzo, panowie, dzięki. Dziękujemy bardzo, Artur Wichniarek. Zdrowych, wesołych, pan. Prosto z Monachium, wesołych, po Der Klassikerze. Bilans tego roku w Bundeslidze Leverkusen, mam nadzieję, że się nie mylę, 10 zwycięstw, 1 remis. Tak to wygląda w 2024 roku. Pamiętajmy, że oni grają we wtorek półfinał Pucharu Niemiec z Fortuną Düsseldorf. W środę jest drugi półfinał Saarbrücken Kaiserslautern. Więc nie wykluczam, że Tymek Puchacz wystąpi przeciwko Leverkusen w finale Pucharu Niemiec. To może być dosyć trudny mecz, biorąc pod uwagę, jak grają na wahadłach Grimaldo i Frimpong. No i zostaje im jeszcze rywalizacja przecież w Lidze Europy. Są na poziomie ćwierćfinału. 11 i 18 kwietnia czekają ich mecze z West Hamem United, a więc będą sprawdzać formę naszego Łukasza Fabiańskiego. Idą na potrójną koronę cały czas. No, trochę. I chciałbym finału, powiem ci jakiego. Leverkusen-Liverpool. Tak, ja tak samo widziałem te kandydatury. Rzeczywiście, no to wygląda jak zestaw. Nie z Ligi Mistrzów. Nie, jak z Ligi jak Mistrzów. Z Ligi Mistrzów. Jak z Ligi Mistrzów. Mhm. No, trzy trofea do gabloty, to znaczy zostawić swoją troszeczkę po sobie. Nawet jak dwie wrzucą, to już jest dobrze. No, ja nie wiem, czy tutaj nie będzie ze strony Alonso właśnie takiego nastawienia. Podkreślimy i pokażemy, że ten sezon był w całości nasz. Już nie będą się musieli tam, nie wiem, wyginać do tych przytyków, bo tam zdaje się, że przez jakiś czas tam przygnęło do nich loser kuzyn, tak? Wice kuzyn, nerwę kuzyn. No dokładnie. No raz, już... raz też mieli szansę na potrójną koronę i na samym finiszu dostali wszędzie, tak? Oni już mają więcej punktów niż Niemiec tamtego sezonu. No więc wydaje mi się, że po takim sezonie już nikt nie odważy się loser kuzyn powiedzieć w stronę Bayeru, bo tutaj się pojawiła potężna siła, która będzie rozdawać karty. Zobaczcie, to jest w samej Bundeslidze 24 zwycięstwa, 3 remisy w tym sezonie. 24 zwycięstwa, 3 remisy. Tak, tak, tak to chyba wygląda. Policzmy punkty. 23. No tak, dobrze. Nie, czy 23 zwycięstwa, 4 remisy. Tak, tak to dokładnie wygląda. Natomiast gdzieś to spotkanie wczoraj, no też myślę, że symboliczne. Z Hoffenheim, gdzie się długo nie układało. Oni oddali w tym spotkaniu, jak w NHL, 36 strzałów, z tego 12 celnych i nie mogli długo bramki zdobyć. Ostatecznie wygrywają to spotkanie 2-1, ale to się wszystko dzieje kilkadziesiąt godzin po tym, jak zwołuje konferencję prasową przedmeczową Xabi Alonso, obwieszcza światu, że nie będzie korzystał z żadnej propozycji, że zostaje na kolejny sezon w Leverkusen po spotkaniu z kilkoma ważnymi ludźmi, z Simonem Rolfesem, byłym piłkarzem, obecnie dyrektorem sportowym, z Wenisiem z zarządu, z Fernando Caro, który też tam jest bardzo ważną postacią. On, Wojtek, należy do takiej agencji menedżerskiej IDUB,
Do niej należy kilku hiszpańskich trenerów, m.in. Valverde, Mendilibar i Raola. Oni reprezentują barwy tych szkoleniowców. Ja czytałem taką wypowiedź też Kloppa, komentującego jakby ten wybór Alonso, który powiedział, że go doskonale rozumie, bo mówi, że już jako piłkarz doskonale potrafił projektować swoje kolejne transfery, kiedy zmieniał kluby. Czy to był Liverpool, czy Real Madryt, czy Bayern Monachium. On chyba czuje, że potrzebuje potwierdzenia jakby tych swoich kwalifikacji w następnym sezonie, gdzie myślę, że nie tylko drużyna, ale cały klub właśnie przechodzi na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Bo jestem przekonany, że jego decyzja jest związana z zapewnieniem najważniejszych ludzi o pozostaniu najważniejszych piłkarzy i dostanie jeszcze coś ekstra. Ja myślę, że tam są środki teraz, żeby zaryzykować przed Ligą Mistrzów, po zdobyciu Mistrzostwa Kraju na to, żeby Leverkusen znowu była taką marką, jak wtedy, kiedy dochodzili do finału Champions League, gdzie grali na Hampden w Glasgow, przegrywając ten finał z Realem Madryt. Chyba idą w Tomek tą stronę. Tak, idą w tą stronę. Zresztą ja powiem szczerze, jestem oczarowany tą decyzją Xabiego Alonso, bo to widać, że... Myślałeś, że odejdzie? Myślałem, że odejdzie, bo większość trenerów, nawet młodych trenerów, patrząc jakie dostaje oferty, jakie propozycje, gdzie w kuluarach o czym się mówi i też idąc gdzie indziej mógłby powiedzieć, ja chcę takich i takich transferów i tak dalej i pewnie by mu dali, tak? Ale to świadczy o tym, że on zdobywa największe laury albo jest bliski zdobycia, bo jeszcze nie jest koniec sezonu i on chce z tą drużyną prowadzić dalej, grać w Lidze Mistrzów, ewentualnie coś zdobyć, a to jest troszeczkę takie spojrzenie, co ja potrafię już na takim wyższym poziomie robić. Przyjdzie moment, gdzie on dostanie te oferty, bo to czy kwestią sezonów, czasu tego jest. To, co wspomniałeś, dostanie na pewno nowych zawodników. On pod tym kątem to ustawia. Pieniądze mu są, można powiedzieć, na marginesie, niepotrzebnie. Dla niego ważne jest to, żeby coś z tą drużyną osiągnąć, bo to jego przede wszystkim i autorytet jeszcze bardziej w świecie wzrośnie, a też inne kluby przyszłościowo, jak będą jego zatrudniać, będą miały to w głowie, że przy ewentualnych sukcesach to nie jest trener, który będzie się porywał na duże pieniądze i duże oferty. Ja świadomie powiedziałem, że to jest przeprowadzenie klubu na inny poziom, bo też wiemy, jak funkcjonuje Xabi Alonso w Leverkusen. On ma zdecydowany wpływ na wszystkie kategorie wiekowe. On tam powymieniał trenerów, on tam wymaga odpowiedniej metodyki treningowej. To jest tak naprawdę szef pierwszego zespołu, bardzo doceniający asystentów, ale widać, że on sprawuje pieczę nad jakby tym pionem sportowym wspólnie z Rolfesem na każdym poziomie i w każdej jakby kategorii wiekowej. I jeszcze jedna sprawa, bo Radek Gilewicz, który jest bardzo blisko pewnych spraw, on już 3 miesiące temu mówił, że Xabi Alonso zaplanował najbliższy okres przygotowawczy z Leverkusen, że jest zarezerwowany hotel, że już jest wstępny plan terminów, sparingów, więc on od początku nie wierzył, że on odejdzie. On twierdzi, że to gdzieś już funkcjonowało w głowie Xabiego Alonso i było poukładane. Ja tak sobie, Wojtek, nie wiem, być może przypadkowo połączyłem te jego decyzje też z tym, co dzieje się w Realu Madryt. To znaczy to przedłużenie, to pozostanie Carlo Ancelottiego, bo niektórzy byli przekonani, że Liverpool, niektórzy, że skorzysta z Bayernu Monachium, a ja cały czas gdzieś jednak widzę, że on chce się potwierdzić w następnym sezonie w Champions League. I jakby ale najpierw chce się potwierdzić w Champions League z Leverkusen i być może równolegle ugrać Real Madryt, czy najpierw myśli o Realu Madryt i to mu pasuje, znaczy żeby przeczekać. Ja uważam, że Real na niego będzie czekał. Ja nie wiem, jak ja to patrzę, to ja podziwiam tą świadomość. To nie jest trener, którego kreuje rynek. Nie spieszy się. Nie. To jest trener, który działa w 100% świadomo, a umówmy się, tam doświadczenie jest. Zrobił nie jeden transfer, jeśli chodzi o siebie jako piłkarza, więc wie, na czym to polega. Wie, że są pewne stopnie wchodzenia trudności i budowania swojego statusu jako zawodnika. I dla mnie przekłada to jako trener. Dzisiaj to jest taki trener, o którym mówi cała Europa i mam wrażenie, że on jest w stanie już teraz na tym efekcie, który za nim idzie, rozmawiać z każdym klubem, a mimo wszystko on mówi nie. Ja jeszcze sobie zostanę. Bo jeśli mam być trenerem Realu Madryt, to za rok też będę, tylko będę dużo bardziej świadomy i dużo bardziej uznany. Jasne.
Niektórzy twierdzą, że Florentino Perez poblokował wszystko, zadzwonił do Xabiego, mówi, poczekaj. No i wszystko, co powiedziałem, zburzyłeś, nie? Znaczy, wiesz, no, ty pamiętaj, że w Hiszpanii każda decyzja, która jest podejmowana przez kogokolwiek, jest opisywana przez różnych dziennikarzy w różnorakie sposoby. I był też taki temat, że ewentualnie reprezentacja Hiszpanii niedalekiej przyszłości. Chodzi o właśnie o te roczniki, o to przygotowanie, żeby to wszystko... Chociaż tam wszystko w Federacji Hiszpańskiej funkcjonuje, ale to, no, bierzmy pod uwagę. To też jest taki typ zawodnika, no jak każdy go pamięta z tej najlepszej reprezentacji, no to on był tam, nie mówię w cieniu tych najlepszych, tak? Ale on był zawsze potrzebny, koło Xaviego, koło Iniesty, koło Busquetsa, on tam cały czas gdzieś funkcjonował. Ale na takim troszeczkę bardziej rozsądnym, wiesz, od niego się nie wymagało nie wiadomo czego, chociaż świetnym piłkarzem, pamiętamy w tej reprezentacji. Nie, nikt mu nie będzie tego zabierał. No może też właśnie z tego powodu. No chciał zobaczyć, co będzie w drugim roku, tak? Bo tu pamiętajmy, są ludzie i trenerzy są rozważni, tak? Rzucić się od razu na Liverpool czy na Bayern, no, wiesz, może coś ci nie pójść, tak? To są jednak dużo... Większe wyzwania niż Bayer Leverkusen. A w drugim sezonie zobaczy, czy Liga Mistrzów, czy obrona tytułu mistrzowskiego przy lepszym Bayernie Monachium, czy to się uda, powiedzie. On sam siebie sprawdzi, ale to, co wspomniałeś. I to chyba jest ten główny powód. Ten całe budowanie tych swoich wszystkich szeregach tam tych roczników i swoich zaufanych ludzi, tak, żeby ich nie ewentualnie nie potracić i żeby to szło w jakimś rozwiązaniu. No, słuchaj, no mówiłeś o powrocie Szlika, no przecież ściągnął sobie tego Borja Iglesiasa, przecież ten oddał jakiś cenny strzał na bramkę w ogóle, jak przyszedł? Wczoraj miał, słuchaj, wczoraj miał z 8 metrów do pustej, trafił w poprzeczkę. Dlatego się on tak 11 meczów w Betisie bez bramki. Nie, w tym roku jeszcze gola nie strzelił. 5 meczów w Leverkusen bez bramki. Chyba w końcówce, nie? Tak. Strzelił chyba w pucharze i to z jakąś trzecią czy czwartą ligą, bo chyba ten mecz komentowałem. A, mówisz pucharze tego. Ale w pucharze króla. Nie, ale tak, ale ja mówię o poważnych meczach. Tak, no ale to tam nie było... Słuchaj, mogli do ciebie dzwonić. Ale to tam nie było... Nie, ale to tam nie było dwucyfrówki wtedy? Nie, w końcówce wyszarpane. Wyszarpane takie po bólach, ale... Nie, w lidze nie strzelił żadnego gola, tak? Okej. Okay. A pamiętam jeszcze poprzedni sezon, gdzie na jesieni walczył o koronę Króla Strzelców z Robertem Lewandowskim. Tylko, że Lewy później jeszcze dołożył i zdobył tego Króla Strzelców, a Borja Iglesias... I ostatnio też tak przeczytałem... Do dzisiaj szuka bramek. Do dzisiaj szuka. Słuchajcie, no napastnik, który w ciągu całego sezonu jeszcze nie ustrzelił gola w lidze. Czy to w ogóle było dziwne, to wypożyczenie? Nie wiem, czy po prostu chciał pomóc temu piłkarzowi Xabi Alonso. Rywalizację może? Nie, to wiesz, to była potrzeba... Tomek, to była potrzeba chwili po kontuzji oczywiście Boniface'a i wiadomo, że niewielu tych napastników jest wolnych na rynku takich do wypożyczenia czy do kupienia. Ale myślę, że dzisiaj to tak i przygląda się jakiemuś nowemu bramkarzowi, bo nawet jeśli to jest lepszy sezon niż zwykle Hradeckiego, to tutaj trzeba podnieść poziom. Sądzę, że do Boniface'a sobie poszuka jednak środkowego napastnika. Być może jeszcze kogoś do defensywy, no bo ta linia pomocy naprawdę jest mocna. W Leverkusen jest na bardzo dobrym, czy też ekstremalnie dobrym europejskim poziomie. No i też tak jakby ta synteza wiedzy, prawda, którą ma dzisiaj Xabi Alonso. No pamiętajmy, jednak w Realu sobie popracował z Mourinho, w Liverpoolu z Benitezem, chociażby z Ancelottim w Bayernie Monachium. No on dotknął różnych szkół, różnych filozofii trenerskich, zna też filozofię Guardioli, także przygotował się do tej roli trenera naprawdę Xabi. Mati, ale to, co się pouczył od trenerów, nabrał doświadczenia pracując z nimi, to oprócz tego to trzeba wszystko do jednego złożyć, ale ja uważam, że numer jeden wszystkiego to jest kontakt z zawodnikami, bo co z tego, że Mourinho był, jest super trenerem, ale wiemy, że często miał gdzieś tam problemy z tymi największymi, nie bał się odpalać Casillasa w Realu Madryt i tak dalej. No wiesz, to jest ciekawe, że różnie mówią zawodnicy. Właśnie, że ta arogancja Mourinho, która jest na zewnątrz i teoretycznie też w stosunku zawodników, że to wygląda inaczej zupełnie w szatni, że to jest najlepszy kumpel w szatni. Że to my wszyscy myślimy z boku, czasami go słuchając, że tam jest jakiś konflikt, a jednak w takiej bezpośredniej relacji to ci piłkarze go ale raczej... Ale teraz po odejściu z Romy, że zawodnicy, którzy gdzieś tam go głaskali i byli zafascynowani nim, okazuje się, że po odejściu mówią, że ograniczali ich w rozwoju, w grze na tym Pellegrini, jeśli się nie mylę, że w grze w drużynie i to gdzieś tam
jeszcze więcej zatrzymywało rozwój tej drużyny. Ja nie mówię już dzisiaj w 2024 roku o aspektach trenerskich. Bardziej mówię o takich kwestiach czysto ludzkich. Wojtek mówi, że być może telefon Florentino Pereza był decydujący co do wyboru i pozostania Xabiego Alonso. Zobaczymy, czy będzie telefon do hiszpańskiej federacji, bo wczoraj też mieliśmy ciekawą sytuację. No Barcelona się trochę męczyła. Kilka strzałów oddał Robert Lewandowski. Bramki nie zdobył. Złapał kartkę i szedł tak dosyć powoli do ławki rezerwowych. Wykartkował się na najbliższy mecz z Kadyksem, żeby być czyściutki na klasyk, na konfrontację z Realem Madryt. Natomiast no już te madryckie, Wojtek, strony gazety piszą o możliwej dłuższej karze dla pana Roberta, że to było z premedytacją, że istnieje taki podpunkt regulaminu, który pozwala tej komisji ewentualnie tę karę zwiększyć. Czy ty wierzysz w takie scenariusze, czy o czymś muszą pisać? No, czy muszą pisać? No wiesz, tu madrycka tak strona to podaje i no, troszeczkę ja byłem zdziwiony, tak, bo wszyscy byli przekonani, że Lewy w tym meczu złapie kartkę. No właśnie, żeby bez sensu nie... Bo można byłoby go w następnej kolejce do Kadizu nie zabrać i tak byłby na Real Madryt, tak? No tak. Ale przynajmniej się wykartkował na resztę na końcu. A myślisz, że zapomniał, żeby kogoś tam pociągnąć za koszulkę koło 60 minuty, że musiał czekać aż do zmiany? Mi się wydaje, że jakby sędzia mu nie dał zaraz, jak tak w tym zwolnionym tempie sobie szedł, to by usiadł w ramach protestu na boisku i powiedział, nie schodzę. I wtedy by dostał żółtą. Jak miałeś złapać, to miał właśnie. Czasami mnie zastanawia u tych zawodników, że można naprawdę kogoś sfaulować, tak? Fauluj gościa gdzieś tam, wiesz, on schodził wkurzony, bo tak by nie do końca chyba Lewy schodził wkurzony przy zmianie, ale bardziej chyba, że nie poinformowano go wcześniej, żeby złapać kartkę. Dokładnie. Tylko, że będzie schodził, to on sobie gdzieś tam znajdzie faul na kartkę. A tak to musiał, no wiesz, to musiał troszeczkę tam... No ale to... zmienili go w 80 minucie, no to co, no to ile? Myślę, że miałeś czekać? Nie. To co myślisz, że nie miał świadomości, że ma 4 kartki? Nie. O tym, że ma złapać kartkę, no ale może mu nie powiedziano, że właśnie schodzi, no i wtedy musiał co zrobić? Gwizdek sędziego, zmiana? Wiesz co, grać z żółtą kartką tam od 7 minuty? No nie, no ale możesz grać... co grać. No ale możesz grać od 75. Ale mi się właśnie... No ale właśnie dlatego Wojtek mówi, że nikt mu nie sugerował, że w 80 być może będzie pomysł, że go zdejmujemy. Myślę, że schodzisz, 5 minut i do bazy, łap kartkę. No, i... no ale jak znam Lewego, to jeszcze mógł być inny scenariusz, że ławka chciała, żeby złapał kartkę i żeby był nieobecny w Kadyksie, a on patrzy tam do góry, że Bellingham ma 3 bramki więcej. Mówi, ja nie będę żadnej kartki łapał, bo ja chcę grać wszystko. No tak, tylko wiesz, ja rozumiem, ale wiesz, no to jest akurat, wiesz, no drużyna Kadizu jest ostatnio, on tak dużo bramek nie traci, można jej nie nastrzelać, to po pierwsze. Po drugie, pewnie i tak byłoby rotowanie, bo ten Kadiz im się łapie pomiędzy dwoma meczami z Paryżem, także no, nie wydaje mi się, żeby Lewy tam też grał, także no tutaj jest odciąganie od tego spotkania. A tak czy inaczej, no pewnie gdzieś tą kartkę by złapał i później też nie mógłby grać, ale no, ja rozumiem, że tam będzie, bo pamiętamy, że Sergio Ramos był tak zawieszony, tak? Przez UEFA, tak? Za mecz tam szukali, pamiętasz, tą żółtą kartkę, chyba w Amsterdamie za Ajaxem, jeszcze chyba za czasów Mourinho, oni tam troszeczkę pajacowali tam za bramką i tak udawali, że coś sobie wybijają, coś co, tego, kartkę zapała, chyba UEFA zamiast jednej kary to dwa wkleiła, nie? I dlatego teraz prasa madrycka się dopomina o dwa mecze dla Lewego, żeby w Madrycie nie grał. Mm-hmm. No troszeczkę, powiedzmy sobie jasno, przez 3 tygodnie, 2 mecze tylko z Paris Saint-Germain zagra Lewandowski. Słuchajcie panowie, to na koniec jeszcze tylko dwa słowa. Chciałem, żebyśmy poświęcili Premier League. Pewnie więcej o tym w Mocy Futbolu, która wyjątkowo nie jutro w świąteczny poniedziałek, tylko we wtorek, no bo jednak jest sporo tych meczów w poniedziałek, także ekstraklasy i chcemy się do tego również odnieść. Dwie jakby sprawy. Pierwsza, zapowiadany występ Kuby Modera od pierwszej minuty w barwach Brighton w rywalizacji z Liverpoolem i hit, który nas dzisiaj czeka, godzina, żebym tutaj nie przekręcił, o 15 Liverpool Brighton, o 17:30 Manchester City Arsenal. No to Jakob. Trochę będzie piłki. Jest co oglądać, tak. Będzie dzisiaj co oglądać. No ciekawy jestem, jak tutaj Kuba, zwłaszcza w kontekście Kuby Kiwiora, jak on się zaprezentuje na stronie, no już z poważnymi zawodnikami, ale jak na razie chyba nie ma co narzekać. W
wkomponował się w tą drużynę, nawet ostatnio... Dla mnie ten rozwój Kiwiora w Arsenalu jest szybszy niż się spodziewałem. Z wywiadów było powiedziane, że kibice nawet domagali się, jeżeli Zinchenko nawet miałby wrócić zdrowy, to lepiej, żeby Kiwior zostawiał, że Zinchenkę zostawi na ławce rezerwowej. To świadczy o tym, że no jak kibice przede wszystkim rozwój i postać i zawodnika jako Kuby Kiwiora, no ale to Arteta nie boi się też trener Arsenalu na takie decyzje. A faworytem dla ciebie meczu jest na szczycie? Na szczycie? No wiadomo, że gra u siebie Manchester City, ale ja uważam, że to będzie niespodzianka. Że Arsenal tutaj no, wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Marcin Żebłakow, jego prognozy angielskie. Czy to ja będzie City. Wielki mecz Modera? Ja City. No cieszę. Ja się przyglądam Kubie, żeby wrócił, żeby miał tą świadomość, że jest przygotowany najlepiej jak mógł i że ten czas został najlepiej zagospodarowany. Jeśli chodzi o klasyk, to tam ze świątecznym obiadem, wydaje mi się, że nie tylko wytrawny sympatyk piłki nożnej będzie się spieszył, żeby na 17.30 zdążyć. To taki wkład do wielkanocnego koszyczka ekstra. On powiedział ten mecz, ale ja tutaj chyba za Manchesterem City i w nich widzę faworyta tego spotkania. Ja dzisiaj tylko wieczorkiem będę za Atletikiem Bilbao. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci serdecznie. Na Realu Madryt. Ty z Atletikiem czy przeciwko Realowi? Bo no to u niego to jest jednoznaczne. Subtelna różnica, nie? Albo żeś to obwalował. Wojtek kibicuje każdej drużynie w Hiszpanii, która gra z Realem Madryt. Nie wiem, jakie to będzie. Znaczy nastawiam się na dobre widowisko, ale jestem przekonany, że tak. No tak już po 22 będzie kolejna afera sędziowska w Hiszpanii, bo będzie, no po prostu. No dobrze, to panie Wojtku, będziemy po 21 tak zwanych eskach, będziemy sobie gdzieś tam... Nie no, po 20... No, 21 zaczynają, to będziemy tutaj dzisiaj trochę mądrzejsi. Ja państwa na koniec tak, po pierwsze zachęcam, żeby odwiedzać nasz portal kanalsportowy.pl, tam mnóstwo ciekawych treści, sporo piszemy, newsy, opinie, felietony. Po drugie, o której godzinie? Tutaj pytam reżyserki. O 14:00, słuchajcie, wypuszczamy jeszcze jeden zaległy vlog z Tajlandii, który właśnie został zmontowany. Jutro jeszcze jeden, ostatnia część, ale to jest przede wszystkim gdzieś myślę, że warte obejrzenia przez wszystkich sympatyków sportu walki. Dzisiaj wam pokażemy taki odcinek, jak gościliśmy na otwartym stadionie, no bo tam na takie miejsce, w którym odbywają się walki, mówi się stadion, a więc stadion w Patongu i gala Muay Thai. Żebyście to zobaczyli od kuchni, nasza kamera kanału sportowego weszła za kulisy, pokazała jak wygląda przygotowanie zawodników do walki, jak wygląda tape, jak wygląda gdzieś ta sfera mentalna, jak tam się nikt nad zawodnikami nie użala. I też powiemy o tym, jakie są tam mniej więcej wynagrodzenia za te walki w Muay Thai. Jutro natomiast to będzie taki autorski vlog Maćka Turskiego, który spotkał wiele gwiazd UFC, KSW i innych organizacji w słynnym klubie w Bangtao. No tam z nimi potrenował, posparował, także pokażemy wam z bliska, jak to wygląda. No bo tam również można się wybrać po prostu na wakacje, zarezerwować sobie czas, wynająć trenera i też sobie te kopnięcia, uderzenia potrenować. Widzę, że Marcin się uśmiecha, to znaczy, że już planuje wyjazd. Już go wyprostowało. Wyjazd do klubu Muay Thai w Bangtao. Ja inne kopnięcia. Co innego. Bardziej to takie okrągłe. A myślałem, że to już tylko tu, bo mówiłeś, że skończyłeś już karierę piłkarza. Sport uzupełniający. Aha, no to czyli jednak. Czasem robi się wiadomo. Wracasz do gry, bo pamiętam, że przed meczem Old Boy Polska-Portugalia powiedziałeś, że koniec, bo przygotowywałeś się jako jedyny profesjonalnie i w tym meczu nie zagrałeś, bo się naciągnąłeś. No, to prawda. Aż głupio. Dlatego znalazłem sobie tak samo trochę inne zajęcie, które mi sprawia podobną frajdę. I nie powiem, że za jakiś czas to nie będzie wiodące, ale jeszcze tam. Jeszcze żebła kopie. Tak, dokładnie. A słuchaj, powiedz mi jeszcze na koniec, bo tutaj jak oceniasz skalę talentu syna Michała? Bo ma jechać z pierwszą Legią na obóz. Patrzę na Kubę, to pierwsze takie odczucie, on nie gra w piłkę jak Polak. Okej. I nie wiem, mam wrażenie, że on zupełnie inaczej myśli, inaczej zachowuje się na boisku niż Michał, niż ja. To jest dycha, tak?
dziesiątka? Rozgrywające, tak. I nie wiem, czy to też nie namaszcza tego piłkarza w dobrą stronę. Bo, prowadzi zewniakiem? Bo jest piłkarzem, który zupełnie inaczej podchodzi do pewnych rzeczy. I co mi się podoba u Michała? Michał nie próbuje go nastawiać na swój tok postępowania czy myślenia. No to dobrze, bo będzie grał jak dycha. Tylko szanuje tą improwizację albo tą spontaniczność na boisku Kuby. Więc na razie wydaje mi się, że to wszystko idzie w dobrą stronę, a Michał nie jest tym, który napiera, tylko obserwuje. A topowy element, powiedziałbym, w umiejętnościach Kuby? Pas? Spokój. Spokój i rodzinny. Umiejętność wyjścia z trudnych sytuacji czymś takim, co zaskakuje nawet jego tatę. Mam myśli Michała. Więc pod tym względem bardzo obiecujące. No to ja myślę, że spokój po mamie jednak ma Kuba. Tak? Nie będzie. Z okazji świąt, po pierwsze tak, gratulujemy raz jeszcze i dziękujemy Michałowi Probierzowi, jego drużynie, że za 75 dni, tak jak Wojtek powiedział, nie zaczniemy się emocjonować turniejem z udziałem reprezentacji Estonii, ani też Walii, tylko zobaczymy reprezentację Polski. Dla Państwa wesołych, zdrowych, spokojnych, uśmiechu, dystansu, luzu, a dzisiaj no, myślę, że można sobie tutaj trochę popuścić, prawda, w tej diecie, panie Wojtku. Dzisiaj wyjątkowo nie jesteś na pudełkach. No powiem ci, ostatnio nie, bo w kuchni długo siedziałem, przygotowywałem, wiesz. I ty jesteś, jeśli chodzi o te dania świąteczne, mistrzem którego dania? Sałatka? Nie, robię żurek i piekę wędlinę. Pieczesz? Sam? Nie kupuję, tylko piekę. No. Można? No, kiedyś smażył obrońców, teraz piecze wędlinę. Wojciech Kowalczyk, bardzo dziękuję. Nie widać? Widać. Tomasz Głos, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Rzewłakow, to była kolejna loża piłkarska. A na moc futbolu w imieniu Michała Pola zapraszam we wtorek o godzinie 10. A i jeszcze fragmencik tego vloga, na którego premierę zapraszamy na godzinę 14. Dobrych, wesołych świąt, dobrej niedzieli. Światła miasta, dzień chyli się ku zachodowi i czas na sport dla prawdziwych mężczyzn. Muay Thai, emocje, krew, krzyk i czarne zakłady.